No i przyszedł czas na podsumowanie. No dobra. Witamy bardzo serdecznie, jest lipiec, przyszedł czas na to, żeby no może nagrać pierwsze takie nagranie, coś w rodzaju wideobloga podsumowania tego roku. Czas życzyć sobie czegoś wesołego na ciepłe chwile, bo na zewnątrz w Toruniu jest dzisiaj no chyba z 50 stopni, my już cali maksymalnie zgrzani. No i takie wideo nagranie pierwszy raz, żeby podsumować sobie to, jaki ten mijający rok był maksymalnie. A rok nie należał do najłatwiejszych. Rok reformy, rok nowych wyzwań. Rok tak naprawdę nowej rzeczywistości, w której tak naprawdę chyba każdy z nas musiał nauczyć się poruszać. Zarówno państwo w szkole, jak i my u nas w Centrum Chemii w Małej Skali. Trochę dobrych rzeczy chyba udało nam się zrobić, tak mi się przynajmniej wydaje, no nie, że udało się coś takiego, że coś wyszło, trochę tego, że tam dużo było, no nie, ale tak postanowiliśmy sobie spontanicznie to wszystko podsumować. No dużo było jak najbardziej i myślę, że dużo dobrych rzeczy wyszło, no i mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie jeszcze więcej tych dobrych rzeczy. A co, o czym jeszcze opowiemy? Opowiedzielibyśmy na przykład o planach na to, co w takiej nawet dalszej perspektywie, no nie, co się będzie zbierało, co ciekawego nam do głowy przychodzi i co postaramy się zrobić jako Centrum Chemii w Małej Skali. No i w ogóle na pomysłach, tak jak Piotr zaznaczył o tym, co będzie działo się od września, bo przecież to też jest naszą myślą. Gdzieś tak już z tyłu głowy coś mamy ułożone, co takiego z tego stworzymy. No to teraz byś opowiedział na przykład o tym, no jak ten rok minął, tak? No powiedz, podsumuj tam. No i co już? Ale o czym mam mówić? No jak ten rok minął? Zanim jakiekolwiek dane, sztywne dane z Centrum Chemii w Małej Skali, oczywiście krótkie podsumowanie, czyli naszego najważniejszego wyzwania tegorocznego, czyli klasy siódme. Klasy siódme były, klasy siódme będą, no i nadal są, prawda? Więc z tym wyzwaniem zarówno państwo, jak i my musimy sobie dać radę. Centrum Chemii jest... Wróć. Centrum Chemii w Małej Skali starało się z całego serca wesprzeć nauczycieli w nowej rzeczywistości, zarówno poprzez zeszłoroczne wakacyjne szkolenie, gdzie wprowadzaliśmy się w temat klasy siódmej, jak i poprzez warsztaty, które odbywały się zarówno w Państwa w szkole, jak i u nas w Centrum Chemii w Toruniu. Także szkolenia dla nauczycieli, które miały miejsce, odbywały się w całej Polsce i tak jakby wisienką na torcie tego całego roku było tegoroczne wakacyjne spotkanie z nauczycielami na kursie Laboratorium Tajemnic, gdzie również wymienialiśmy swoje poglądy na temat tego, jak to było w tej naszej nowej rzeczywistości. Niebywałym sukcesem tego roku na pewno jest to, co dzieje się na Facebooku, czyli nasza grupa Nauczyciele Chemii. Jest nas ponad 1000 osób. Ponad 1000 nauczycieli zweryfikowanych, nadal dokonujemy weryfikacji, żeby było tylko i wyłącznie w naszym gronie byli nauczyciele, którzy chcą pomóc, ale również potrzebują pomocy, więc to jest niebywały sukces, że mamy chociaż taką wirtualną rzeczywistość, w której możemy się spotkać. Na pewno naszym osobistym sukcesem był serwis o reformie, w którym chcieliśmy Państwa wesprzeć zarówno informacjami o reformie, jak i tym, jak sobie poradzić chociażby z takim no, dla niektórych prozaicznych, dla niektórych bardzo ważnym punktem, czyli wyposażenie sali, gdzie nie w każdej szkole taka sala chemiczna była. Na pewno każde spotkanie z Państwem, czy wirtualne, czy osobiste, to również jest dla nas gigantyczny sukces, ponieważ z każdym spotkaniem było nas coraz więcej. Jeszcze raz. A teraz twarde liczby. Pam, bam, 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 a teraz twarde liczby.
A teraz liczbowe podsumowanie minionego roku. Zestawienie danych w kilku slajdach dotyczących podsumowania roku 2017-2018. Proszę Państwa, w prezentowanym zespole Centrum Chemii w Małej Skali, którego zdjęcie widzicie Państwo właśnie teraz na tym slajdzie, no w ciągu minionego roku szkolnego udało nam się przeprowadzić parę naprawdę, powiedziałbym to naprawdę zjawiskowych wydarzeń, szczególnie jeżeli chodzi o liczby. I przedstawię Państwu w kilku tutaj prezentowanych przeze mnie rycinach, w kilku pozycjach na następnych slajdach. Po pierwsze, liczba wyjazdów do szkół z warsztatami i pokazami. Proszę zobaczyć, cały czas jak prowadzimy te statystyki, Centrum Chemii działa dłużej, ale takie statystyki mamy od 2009, od czasu kiedy po prostu pojawił się komputer. Tak, w tym roku osiągnęliśmy jakiś no po prostu sukces apogeum, ponad 420 wyjazdów, dokładnie 424. To gdyby to przeliczyć na pojedynczą osobę albo na zespół, to fizycznie by nam nie starczyło dni w ciągu roku. To są wyjazdy, kiedy my odwiedzamy Państwa w szkole, w Państwa miejscu. Natomiast do porównania możemy sobie przedstawić jeszcze na przykład wycieczki naukowe. Wycieczki naukowe to taki był projekt, jak powstawały projekty unijne, a proszę zobaczyć, w tym roku to było jakieś szaleństwo. Prawie 130-129 wycieczek, gdzie Państwo chcieliście nas odwiedzić w Toruniu podczas jedno-, dwu- czy trzydniowych przyjazdów do nas w takich atrakcjach naukowo-turystycznych. Ciekawa forma, co widać, cieszy się zainteresowaniem. Następne, prócz tego, prócz wycieczek naukowych, to jeszcze zajęcia laboratoryjne grup w Toruniu, czyli tak jakbyście Państwo tylko chcieli do nas wpaść, organizując sobie całą resztę. Proszę zobaczyć, to jest również ponad 200 wydarzeń, czyli naprawdę, naprawdę znacząca liczba. No i ostatnie, co ciekawe dla nas, to są takie wykresy, które staram się trzymać mniej więcej na podobnym poziomie, no ale jak Państwo dobrze wiecie, mam często problemy z odmawianiem, no to szkolenia nauczycieli, tylko tu bardzo pomocny jest nam internet, bo również takie szkolenia jak webinarium czy szkolenia online są do tego zaliczane. 41 szkoleń, czyli te liczby naprawdę, naprawdę są z roku na rok coraz bardziej powalające. Czyli troszkę tego było, trochę udało nam się czegoś dobrego wspólnie zrobić dla edukacji, za co bardzo Państwu dziękujemy. Zanim będziemy życzyli sobie wszystkiego najlepszego na wakacje, bo jest ciepło i przyjemnie, to warto by było jeszcze się zastanowić, co takiego wielkiego, niespodziewanego szykuje się na przyszły rok, co już nas pozytywnie podnieca. No proszę Państwa, przynajmniej trzy duże torpedy. Po pierwsze te standardy, które znamy, jak na przykład webinarium, które już wiemy, że gdzieś tam będzie się krystalizowało. Dziękujemy Warszawie za to. Po drugie nasze stałe spotkania, działalność z uczniami. Wracamy od września, także spokojnie można dzwonić, niekoniecznie mamy coś takiego jak urlop. To znaczy urlop jest, ale nie ma wolnego. Druga sprawa, wielka, wielka niespodzianka. Proszę, żebyście byli Państwo czujni i na Facebooku śledzili. My będziemy wstawiali jakieś takie pytania po drodze do Państwa, żeby zyskać wspólny pion do poziomu. No, szykuje się coś wielkiego. Coś wielkiego rozłożonego na kilka lat i to naprawdę takiego, co zrobimy razem. To jest znowu kolejna fajna sprawa. Druga rzecz, studia podyplomowe w Poznaniu. No i to jest nasz znowu coś, z czego cieszę się bardzo. To, no bardzo cieszę się, no bo jestem zadowolony. Wracamy właściwie z powrotem do Poznania. Gdzieś tam tą swoją drugą nogę stawiamy w Poznaniu. Zawsze nam było blisko do tego miasta i zawsze bardzo się cieszymy z tego, że możemy z powrotem się z Państwem spotkać. Studia podyplomowe Collegium Da Vinci. Zapraszam bardzo serdecznie wszystkich, którzy chcieliby zdobyć uprawnienia. Takie już w pełni do nauczania chemii na każdym poziomie, w zależności od tego, jaki ma się tytuł, czy licencjat, czy magister na takim poziomie edukacji. To jest taka bomba, do której nie mogę się doczekać, że naprawdę prywatne uczelnie wchodzą we współpracę no, z Centrum Chemii w Małej Skali. To nie jest jedyne miejsce, gdzie tak działamy. No i proszę Państwa, jeszcze jedna koncepcja. Odezwał się do mnie pan z pomysłem czujników PASCO. I będę też w pierwszej kolejności wstawiał do Państwa pytanie, co o tym myślicie? Czy chcielibyście takie szkolenia, żeby mała skala połączyła się z czujnikami PASCO, z nowoczesną pracownią, coś takiego jak Future Classroom, coś, co możemy mieć w swojej własnej klasopracowni, coś, co jako przyrodnicy możemy naprawdę pokazać, że jesteśmy cool i XXI wiek i smartfony tworzą z nami jedność. Czy warto spróbować, czy nie? Będziemy się Państwa radzili maksymalnie, żeby, żeby to razem do tego, no po prostu z tego, tak. Jest połowa lipca i chyba przyszedł czas na
takie podsumowanie, tak żeby wszystko wziąć do kupy. My już w końcu przenieśliśmy się z pracy trochę do poziomu domu, nas jeszcze czeka przeprowadzka, różne cudawianki, no ale co najważniejszego byśmy chcieli Państwu powiedzieć w tym momencie? Najważniejsze to chcielibyśmy, z racji tego, że jest ta połowa lipca, jak zaznaczyłeś, Łukaszku, życzyć dalszych udanych wakacji, bardzo dużo odpoczynku, bardzo oderwania się od szkolnej rzeczywistości i powrotu do szkoły z nowymi siłami, chęciami i przede wszystkim pomysłami. No my dziękujemy, że kolejny rok byliście Państwo z nami, już nie liczmy który, i mam wielką nadzieję, że znowu uda nam się kontynuować to wspólne dzieło szerzenia doświadczeń w szkołach od września. Dziękujemy, udanego odpoczynku, czy to u nas, czy w Ostródzie. Do widzenia. Do widzenia. Oj, że nic nie walnąłeś po drodze.